W sobotę 26 czerwca do Brukseli na zaproszenie europosła Janusza Zemkę przyjechali laureaci konkursów organizowanych przez biura eurodeputowanego. Nazywam się Marcin Duda wraz z panią profesor Pietrucin. Zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę do Brukseli przez pana posła Janusza Zemkę. Jest to nagroda za konkurs plastyczny, który niedawno wygrałem. Zająłem drugie miejsce ex aequo. Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem zwiedzali stolicę Europy, która słynie turystycznie m.in. z takich miejsc jak Katedra Świętego Michała i Świętej Guduli, zabytkowy rynek zwany Grand Place'em, gdzie życie toczy się niemal całą dobę. No i oczywiście ten rynek to jest miejsce, które jest najpiękniejsze z całej Brukseli. To jest miejsce, gdzie nic się nowego tutaj nie buduje. Wszystko się odnawia w takim stylu, jakie wszystko zostało zbudowane. Oraz jeden z bardziej wyróżniających się symboli miasta, figura siusiającego chłopca. Drugiego dnia uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez eurodeputowanego zobaczyli Pałac Japoński. Atomium czy łuk triumfalny ufundowany przez króla Leopolda II. Trzeci dzień to zwiedzanie miejsca pracy Janusza Zemkę, czyli Parlamentu Europejskiego. W Pentagonie może nas przebywać mniej więcej 35 tysięcy ludzi, a tu około 20 tysięcy ludzi, tak? Więc my jesteśmy wewnątrz całego kompleksu parlamentu. Tu, jak wam wspominałem, są te różne biura i różne sale. W tyle. Później odbyła się prelekcja na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Wcześniej jednak z gośćmi Janusza Zemkę spotkał się eurodeputowany i jeden z liderów lewicy Wojciech Olejniczak. Wychodzi Unia Europejska na nowe wyzwania, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy, inwestycje w obszarze nauki, inwestycje w obszarze innowacji, badań. To jest dla nas też bardzo interesujące. Podczas zwiedzania parlamentu nie mogło się obyć bez wstępu na salę obrad. Otóż ja uważam, że młodzi, zdolni politycy, którzy mają po 30 lat, powinni koniecznie co najmniej być przez 5 lat w europarlamencie, bo nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce ktoś mógł ministrem zostać za kilka lat, to nie był w europarlamencie. Znaczy to, jeżeli ktoś tego nie czuje w Polsce, to ja nie uważam sobie, żeby tak dla przykładu ministrem od rolnictwa, infrastruktury mógł być ktoś, kto nie zna mechanizmów unijnych, środków itd. Do stolicy Europy europoseł z Bydgoszczy zaprosił także laureatów z Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim, gdyż te województwo nie posiada żadnego lewicowego europosła. Dzień dobry, nazywam się Piotr Węski, jestem uczniem pierwszego liceum z Elbląga. Jadę na wycieczkę, ponieważ jestem laureatem rejonowego konkursu oratorskiego organizowanego przez nasze lokalne instytucje, przez wsparcie pana posła Gintofta Dziewiątowskiego. Wycieczka mi się podoba, jest ciekawie, jest wiele atrakcji.